Czasem pojawia się taki moment w życiu, kiedy trzeba podjąć decyzję. Taki moment naszego małego Nazaretu. Kiedy wiesz, że jednak trzeba zrobić krok do przodu, ale czujesz jakąś niepewność. I nawet czasem jest tak, że wiesz, jaki kierunek i jaki to powinien być krok, ale pojawia się lęk. Czasem tak się czujesz jak Piotr w łodzi, który słyszy od Jezusa, jak chcesz, to przejdź się po wodzie, chodź do mnie. I rzeczywiście jakieś podejmowanie decyzji i nasza przyszłość jest troszeczkę chodzeniem po wodzie. I mamy dwa wyjścia. Albo zostaniemy tam między burtami na łodzi, ciasnej łodzi naszego dotychczasowego życia, często już takiego uwitego, ładnego gniazdka, albo podejmiemy ryzyko i zaczniemy chodzić po wodzie. I do tego chyba zaprasza Jezus. Przed wiekami zaprosił Bóg do takiej przygody Abrahama. Przyszedł do niego i mówi: słuchaj, wyjdź z tego urcza chaldejskiego, ze swojego ciasnego namiotu, ze swojego dotychczasowego, zastałego życia, a ja cię poprowadzę. Problem z Panem Bogiem polega na tym, że nie daje nam od razu całej mapy, nie daje nam GPS-a, daje nam wskazówki krok po kroku. I Piotr, i Abraham są świadkami, przykładami tego, że jednak warto w końcu przerzucić nogę przez burtę i pójść. Przy czym, jeśli podejmiesz rzeczywiście ważną decyzję i czujesz, że z tym wiąże się jakaś burza, nie daj Boże, nie odwracaj wzroku od Jezusa, bo Piotr zaczął tonąć dopiero wtedy, kiedy spojrzał na falę, kiedy oderwał się, przerażony tym, że fala nadchodzi, i stracił kontakt z Jezusem. On poprowadzi i powie, jaki jest następny krok, i dalej, i kolejny, jeśli rzeczywiście podejmiesz to ryzyko, więc radosnego, odważnego chodzenia po wodzie swojej przyszłości. Może umyjemy to okno, co? Niech będzie naturalnie. Niech będzie naturalnie, jak to życie zakonne wygląda.